droga kandydatko na księżniczkę. Życzę ci, żebyś spotkała w swoim życiu mężczyznę, który będzie dla ciebie odpowiedni. To znaczy, jeżeli ten mężczyzna nie będzie odpowiadał twojemu poziomowi umysłowemu, twojemu poziomowi kulturowemu, to ten mężczyzna nie będzie w stanie ciebie zachwycić. Jeżeli taki mężczyzna nie będzie w ciebie w stanie zachwycić, to możliwe, że ty się zaczniesz go wstydzić. Zaczniesz się wstydzić jego zachowań. Zaczniesz się wstydzić podobieństwa, delikatnego podobieństwa do Jasia Fasoli. I chcę ci powiedzieć, droga kandydatko na księżniczkę, że Jaś Fasola ma jedną zasadniczą pozytywną cechę, że istnieje. I dlatego, droga kandydatko na księżniczkę, informuję cię, że każdy chłop na tym świecie jest reformowalny i z każdego możesz zrobić księcia pod warunkiem, że sama jesteś księżniczką. Jeżeli czasami się zdarzy, że on się jeszcze nie zachowa jak stuprocentowy książę, to ty wtedy możesz się zachować jak 102% księżniczka i stanąć w obronie twojego chłopa, jeżeli on na przykład powie przyszłem, to ty możesz powiedzieć, że jest to forma dość staropolska, to znaczy, że twój mężczyzna urodził się w zupełnie innym kraju i jego muttersprache, czyli językiem ojczystym, wcale nie jest język polski, że on jest profesorem, wykładowcą na uniwersytecie. Zawsze możesz być dumna ze swojego faceta, a przede wszystkim z tego, że ten facet, jeżeli jest twój, to ma podstawową cechę, która jest nie do pogardzenia. I tą cechą jest to, że jest twój. A jak jest twój, to znaczy, że jest reformowalny. I narzekanie na faceta lub wstydzenie się nim jest objawem, że masz problemy z poczuciem wartości, księżniczko, i to warto zmienić.